styl taki muzyczny, tak? Tylko, że to nie działa tak. Tak samo na przykładzie kamerzysty. No, jesteśmy hejtowani za to, że nagle się pojawiliśmy. Ale czy na przykład dostawca pizzy nie może zacząć rapować? Jasne. Czy budowlaniec nie może zacząć rapować? Oczywiście, jak najbardziej. Wiecie, to działa na tej zasadzie, że kamerzysta też miał zawsze zajawkę na to i też gdzieś zawsze słuchał tego rapu i po prostu bał się gdzieś wcześniej może upublicznić tego, nie wiem, tu na pewno on się wypowie, ale gdzieś tam zawsze to w nim było i w końcu postanowił to upublicznić. Wiesz, bo ja bym bardziej tutaj to porównał. Bym powiedział, że po prostu tutaj zbieracie już publikę, którą już macie i macie ją nagromadzoną zupełnie od innego tematu, tak? Bo jednak na kamerzysta tam nigdy chyba nie śpiewał wcześniej na tym swoim kanale. Nie. Więc tam macie większość pewnie, wiesz, na jakichś dzieciaków, to tam po prostu są za Lordem Kruszwilem i ci ludzie nawet nie wiedzą, co to jest rap. Wy wchodząc teraz z taką muzyką, nazywając to rap, im mieszacie w głowach, a ich mózgi są jeszcze jak gąbki, więc bardzo łatwo im to wszystko pierdzielić w głowę, to co sami po prostu tam sobie nawiniecie i tak dalej. Oni nie będą tego weryfikować, bo oni wam wierzą, oni są waszymi fanami i będą za tym szli. Co innego, jakbyś założył swój jakiś tam inny kanał i tam od początku sobie ten, na pewno by na to środowisko też inaczej popatrzało. Tak, ale tak, to już tak. Takie jest moje zdanie po prostu. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, ale grono odbiorców teraz automatycznie się powiększa, tak? I ludzie z branży też zaczynają to dostrzegać, że to nie jest złe i po prostu dołączają do nas. Przyrost subskrypcji, który osiągnęliśmy w tym miesiącu, to jest ponad 200 tysięcy subskrypcji, tak? I z czego to są ludzie, którzy rapu słuchają już. No to widać po statystykach, że to wcześniej były gdzieś ten przedział wiekowy, nie wiem, 12-16 lat, tak, a teraz po publikacji kawałków są starsze osoby też. Chciałam się was zapytać o to, dlaczego zaczęliście od takiego tonu, od disu, skoro chcecie być w rapie i chcielibyście być w jakiś na jakichś normalnych zasadach, moglibyście zacząć nie od mowy właśnie nienawiści, bo wygląda to w ten sposób w tym momencie, że u nas na Instagramie za wiele się nie dzieje, natomiast w momencie, w którym się pojawił w tamtym tygodniu Elpro, którego w moim przekonaniu dość obiektywnie żeśmy przesłuchiwały, nagle pojawiają się dzieci od was, które pokazują fakulce na tym Instagramie i tak dalej, i tak dalej. Nie warto troszeczkę pouczyć, jeśli chcecie być w tym rapie, czy w hip-hopie, czy gdziekolwiek, troszeczkę szacunku w ogóle do ludzi tej kultury, albo do samej tej kultury? Oczywiście, że tak. Ja się z tym zgadzam jak najbardziej, ale jeżeli to my zostaliśmy, znaczy to ja zostałem zaatakowany jako pierwszy przez Elpro, no to po prostu nie dam sobie pluć w twarz i musiałem odpowiedzieć, tak? Na atak, który wykonał w moją stronę. Wydaje mi się, że to był najrozsądniejszy krok. Musiałem po prostu odpowiedzieć, nie mogłem sobie dać po prostu splunąć twarz jemu. Tak? Ale mu tak naprawdę o to chodziło, wiesz. On na tym, mi się wydaje, w tym momencie bardziej zyskał jeszcze, tak? Bo jeżeli byś zerwał z nim współpracę i nie odpowiadałbyś mu już na to, ludzie by szybko o nim zapomnieli. To odpowiadając mu już na... Znaczy odpowiadając mu, w sumie zacząłeś, tak? Bo on tam tylko dał jakąś zapowiedź tego disu, bo nie można to, co on zrobił, nazwać w ogóle disem. Ty odpowiadając mu, dałeś mu już ten dalej motorek rozpędowy, żeby on coś dalej robił, wiesz. Nie postawiłeś tam kropki jakieś na dni, nie robiłeś swojego po prostu już tam rapu, który sobie założyłeś, robienie tam z Kubańczykiem na przykład teraz. Tylko się jakby... Pokazałeś się w tym środowisku hip-hopowym o tym, że ktoś tam cię zaczepia właśnie z tego środowiska hip-hopowego, który już tam ma jakąś swoją pozycję, bo kiedyś coś tam robił, nie? No tak, no ale wydaje mi się, że mimo wszystko odpowiedź no była słuszna, tak? No bo jeżeli zapowiada diss i nie tworzy tego dissu i mówi mi, że ten diss powstanie na mnie, no to po prostu uprzedziłem go i wykonałem pierwszy krok. Tutaj też warto dodać, że dużo ludzi wierzyło w te słowa, które on tam pisał gdzieś, tak samo jak w audycji tydzień temu słyszeliśmy o tej płycie, tak na przykład. Gdzie to są w ogóle wymyślone historie i czy tam na Instastory wstawianie jakieś, że jedziesz do kogoś do domu, żeby coś wyjaśnić, no to wiesz, no to chyba nie jest na miejscu. Jeżeli Elpro chciał, no to mógł to załatwić, mógł wydać normalny diss, a nie mieszać gdzieś to sprawy prywatne. No wiesz, nikt normalny nie jedzie do nikogo pod dom i nie udaje, że mu coś zrobi, że mu zdejmie worek z głowy, jak to on napisał, a potem te kłamstwa, że był jednak pod tym domem, gdzie go w ogóle nie było, żadna kamera. Niby tak, ale czy prywatą też nie jest jakby wydobywanie w disie ksywki jego dziewczyny? Wiesz co, tutaj akurat to jest w ogóle inna sytuacja, ale nie chciałbym mówić publicznie o tym w radiu, to jest sytuacja typowo prywatna. Według mnie to nie było bardzo złe posunięcie. Zresztą Elpro też wie, o co chodzi. Ale również była prywatna. Była prywatna z jednej strony, ale to on zaczął, także po prostu poszliśmy w jego kroki i zrobiliśmy to samo. Jak tu chłopaki określili, było po prostu to, że wyście się zawinęli z tej współpracy z Elpro i
I... Znaczy to nie było tak, że się zawinęliśmy. Ja w ogóle nie wiedziałam o tej sytuacji, że kamerzysta współpracuje z Elpro. Mhm. Bo to było na tej zasadzie, że ja czekałem na swoją płytę, tak? I kurczę, wiesz, chcesz wysłać do tłoczenia płytę. Fani czekają, a ty czekasz miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc i słyszysz co dwa dni, że to będzie już jutro. I potem się dopiero dowiedziałem, dlaczego była ta sytuacja. I jeszcze gdzieś tam Elpro ze mną rozmawiał i powiedział, wiesz, no bo ja miałem zamiar założyć wytwórnię, nie chciałem ci nic o tym mówić, ale ty byś był największym graczem w tej wytwórni i to tylko dlatego przesuwała się ta płyta. Po prostu kłamstwo za kłamstwem, tak? Rozumiem. To nie ma nic wspólnego z hip-hopem, to są typy, które tutaj wchodzą przez modę. Tak podsumował Paluch rapujących youtuberów. Jak się do tego odniesiecie? No Paluch jest graczem, tak? Jest długo na scenie i należy go szanować. No wiadomo, te YouTube'owe kawałki, no to no jak sami zauważyliście wcześniej, no jesteśmy tak naprawdę według mnie pierwszymi osobami, które robią to na poważnie, bo nie chcemy tego robić dla wyświetleń, czy tam dla jakiejś publiczki, tylko po prostu chcieliśmy się zająć muzyką i to spełniamy, więc myślę, że te słowa akurat no pół na pół do nas powinny trafić, ponieważ ta muzyka jest naprawdę konkretna, zresztą można chyba już powiedzieć, że wyjdzie kawałek Venom kamerzysty, który naprawdę pokaże, jest na pół oldschoolowym bicie, pół newschoolowym, ale Nawika jest typowo oldschoolowa i naprawdę kamerzysta pokazuje tam, że to jest typowo rap. Nie rap na autotune, nie rap pod publiczkę, tylko typowo rap na zwykłym wokalu bez jakichś tam wielkich efektów. Czy przy tym całym zamieszaniu dostaliście jakieś wsparcie z rapowej sceny? Znaczy, nie było takich kontaktów z rapowej sceny, ponieważ tak naprawdę jesteśmy na scenie 3 tygodnie, jeżeli to tak można ująć na scenie. No ty trochę dłużej, bo ciebie pamiętam gdzieś tam jeszcze z festiwalu. Tak, tak, no gdzieś już dwa lata siedzę w tej muzyce, więc nie mamy jeszcze takich kontaktów typowo z raperami, ale chcielibyśmy na pewno, myślę, że kamerzysta to też przyzna, żeby współpracować z najlepszymi raperami i nagrywać kawałki. Czyli jakby Elpro zablokował ci 2 lata jakby takiej możliwości współpracy przez to, że się opóźniał. Tak mam to zrozumieć? No to jest... Tego nie trzeba rozumieć. Tak jest po prostu. To jak to jest z tymi tekstami? Sam sobie je piszesz, czy ktoś ci je pisze? Czy tego... Inaczej powiem. Jesteś początkującym jednak raperem, tak? Nie miałeś styczności wcześniej z pisaniem tekstów, czy próbowałeś sobie gdzieś tam sam też pisać? To znaczy, ja sobie sam układałem w głowie teksty, tylko nie pod beat. I gdy pierwszy raz przyszedłem do Elpro, no to po prostu nie umiałem siedzieć w bicie. Teraz już nauczyłem się po prostu pływać po bicie, a wcześniej po prostu tego nie umiałem, po prostu rapowałem sobie w głowie, tak? Układałem sobie tekst w głowie i po prostu nabijałem sobie sam w myślach, że tak powiem. Okej, okay, czyli teraz wszystkie te utwory, co wychodzą, to jest 100% twoich tekstów po prostu, które sam sobie napisałeś, tak? Tak. Czasami na przykład jak jakiegoś rymu po prostu brakuje, no to ewentualnie Kuba może mi tu coś podpowiedzieć, ale... Bardzo rzadko. Bardzo rzadko, 95-96% tekstu jest moje. Okej, okay, a jeszcze co do bitów, bo tam widziałem, że przy tych bitach podpisujecie tak chyba Prod Crushville, a słyszałem, że te bity w ogóle gdzieś są tam z neta pokupywane, tak? Nie, to znaczy produkcja Crushville, chodzi o to, że mix i mastering. A jeszcze klipy jest... na przykład albo coś takiego, nie, bo też Crushville się zajmuje montażem klipów. Mhm. No to trzeba tak. Niestety zmienić, bo jak jest podpisane na kawałku po prostu w nazwie produkcja Crushville, to oznacza, że to jest producent, nie? I dlatego to może być... To tutaj nasz błąd faktycznie. Znaczy, ja się zastanawiam, bo myślałem, że może nie wiem, wykupowaliście w ogóle całkowicie prawa, mówiliście, dobra, jak coś, to jest produkcja Crushville'a i koniec. Nie, nie, ogólnie w bity mają prawa autorskie nasze w 100%. Jest jeden, który jako pierwszy wyszedł, Piękna i Bestia, który jest zupełnie darmowym bitem i tam ludzie nam zarzucali, że jest ukradziony, ale wcale nie jest ukradziony, ponieważ jest dostępny do użytku komercyjnego. Po prostu na tym się nie zarabia, tak? Jest darmowy. Jakie plany na przyszłość, chłopaki? Coś się szykuje? Z kim? Może coś zdradzicie? Nie chcemy za dużo zdradzać. Wiemy, że kamerzysta zagra teraz na Fame MMA swój pierwszy koncert, tak? Tak, to już chyba można powiedzieć, że zagramy razem. To już zdradzone jest chyba. Tak, będzie koncert na Fame MMA. Kamerzysta zagra razem ze mną. W worku czy bez? Tak, w worku, no bo to jest oczywiście wizerunek kamerzysty, tak. No a plany na przyszłość, no cały czas się rozwijamy tak naprawdę, wypuszczamy jeden kawałek tygodniowo, no, to trzeba się spiąć, ponieważ te kawałki powstają od zera, tak. Kamerzysta pisze kawałek, trzeba do tego znaleźć beat, trzeba to nagrać, trzeba to zmasterować, to jest proces,
a staramy się wypuszczać co tydzień kawałek. No i w planach na pewno mamy współpracę, jeżeli się raperzy zgodzą, to z tymi największymi. Ale to już parę numerów macie ogólnie razem nagranych, tak? Tak, powiedzmy tam gdzieś tam w szufladzie, czeka, żeby wyszło, czy no właśnie na bieżąco? To jest na bieżąco wszystko. Na bieżąco. To jest totalny spontan. A tak jak będziecie szykować projekt, no to w jakiejś stylistyce mniej więcej? Czy to będzie coś pomieszane, że new school, old school? Wiesz co, tu właśnie kamerzysta mnie zaskoczył bardzo z tą propozycją i chcemy się w tym spełniać, no bo kamerzysta co przychodzi do mnie i mówi, albo ja już się boję telefonów od niego, czasami w nocy mówi, ty mam. Ja mówię, co tym razem? No tym razem old school, tym razem new school i po prostu chcemy to pomieszać, żeby nie było tych podziałów. No bo w tym dzisiaj było słychać właśnie ten old schoolowy sznyt. Szczerze mówiąc, naprawdę po pierwszym przesłuchaniu no byłem po prostu zaskoczony, że faktycznie wcześniej coś tam było, gadka o cięciu wokali i tak dalej, a teraz po prostu wszystko to ładnie, poprawnie po prostu brzmi. Nie? Tak więc, Też kamerzysta ma talent na pewno i na pewno udowodni jeszcze nie jednemu właśnie, że nie jest tym youtuberem, tylko w końcu ludzie się przekonają, że to jest jednak raper. No to fajnie, jakbyście żyli nie tylko w środowisku youtubowym, a też w środowisku hip-hopowym. Pokazywali się tam, na pewno wtedy ludzie to zauważą i was docenią. Dlatego tutaj też przyszliśmy, nie? Z nami w studiu Kubańczyk i kamerzysta. No i tutaj na twoją prośbę przekazujemy tobie głos w celu powiedzenia kilka słów do chłopaków. Oczywiście, także ja chciałbym, witam was serdecznie, bo nie powiem do was panowie. Także Łukaszu, Wawrzyniaku, kamerzysto, chciałbym cię oficjalnie za zgodą właścicieli Fame MMA zaprosić nie na Fame MMA 4, ale na Fame MMA 5, bo wiem, że na Fame MMA 4 się wystraszysz, a zależy ci na 3 milionach subskrypcji, a zdążysz je nabić, więc proszę ciebie i proszę twoich fanów, żeby ci szybko wbili te 3 miliony subskrypcji, żebyś zdjął ten worek, bo ja ci go prędzej czy później zdejmę. Jak nie za chwilę, bo stoję pod tym blokiem i czekam na ciebie. Tu nie zasługuję, żebyś w tym miejscu, gdzie jesteś, bo to jest kolebka hip-hopu, wiesz? To jest miejsce, w którym rozwijasz dobra, się rap w Polsce. Nie zasługuję, żeby tutaj być. Wyzywam cię na pojedynek, mam nadzieję, że masz jaja, chłopie. Mam nadzieję, że masz jaja, żeby przyjąć to miejsce, nie wstawisz Kubańczyka, ani nie wstawić nikogo innego i przyjmujesz ten pojedynek za pół roku. Mogę coś powiedzieć? Za pół roku na Fame ma 5. Będziesz? Będziesz czy nie będziesz? Przyjmujesz ten pojedynek? Przyjmujesz czy nie? Pytam się ciebie. Mateusz, teraz chłopaki. Nie przyjmę z tą pojedynku, bo nie jesteś Fame MMA, to jest Fame MMA. Rozumiesz? Nie będę z takim petem walczyć.